to jest właśnie pytanie i po to robimy to przedstawienie, aby znaleźć na nie odpowiedź. Jaką cenę płacimy za marzenia? Jaką cenę płacimy za podążanie własną drogą? Czy warto śpiewać tak, jak śpiewają wszyscy dookoła? Czy jednak trzeba zaśpiewać własnym głosem, nawet jeżeli to boli i jeżeli czasami musimy za to zapłacić wysoką cenę? Pomyślałem sobie, że chętnie wrócę do swoich ulubieńców, czyli do Stinga na przykład. I takie inspiracje tutaj trochę słychać, też nawiązując trochę do historii, także taka renesansowa nuta czasami pobrzmiewa, do geografii, to słychać flamenco, trochę takich hiszpańskich rytmów i hiszpańskiej gitary i trąbki. Także jest to wszystko tak wymieszane, ale nie jest to tak bardzo geograficzne czy bardzo historyczne. Myślę, że to w zależności od tego, o czym się śpiewa, taki charakter muzyki towarzyszy tym tekstowi. Im więcej pijesz, tym więcej ma. Zagrane jest wszystko. Prawie wszystko na akustycznych instrumentach. Jest sekcja rytmiczna, moi wspaniali koledzy z zespołu Anny Marii Jopek, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Przemek Kostrzewa na trąbce, Marcin Majerczyk na gitarze klasycznej, wspaniałe nuty nam powygrywał, Fairplay Quartet z aranżacjami Janka Stokłosy, także będzie czego posłuchać. Praca wokalna przebiegała bardzo w takiej atmosferze otwartości na szczęście, więc udało się nam ostatecznie ten efekt osiągnąć, który chcieliśmy i dużo tutaj kompozycji było napisanych na wielogłosy, co nie jest takie codzienne, ponieważ zdarzają się soliści, zdarzają się duety, natomiast tutaj było bardzo dużo partii chóralnych, wokalnych, napisanych w wielogłosie i to było nowością, myślę, dla tego zespołu, więc pracy było sporo, ale ostatecznie myślę, że będzie efekt bardzo zadowalający. Tutaj najważniejsza była ta poezja, która znajduje się w piosenkach, więc dla mnie ważnym było, żeby ruch podkreślał słowo, żeby uwypuklić piękno muzyki i piękno tekstu, także mimo wszystko powstrzymywałam się trochę przed nadmiernym wprowadzaniem elementów tanecznych, bo wydaje mi się, że one nie były tutaj konieczne, nie były tu potrzebne i mogłyby właśnie troszeczkę zaburzyć odczyt tego, o czym są te piosenki. Więc takiego stricte tańca w takim tradycyjnym rozumieniu tam za dużo nie ma. Więcej jest emocji w ruchu i pracy grupy. Czekaj Don Quixote, czekaj Don Quixote, czekaj póki czas, czekaj póki czas. Serce leży w błocie, serce leży na sercu wielki głaz. Zostaw serce na ziemi, tylko kłopot z nim masz. Po pierwsze, znakomici realizatorzy. Znakomity autor, znakomity reżyser, kompozytor, scenograf, choreograf, fechmistrz, znakomici aktorzy. Ale myślę, że też, że po co się przychodzi do teatru? No po to, żeby sobie wzbudzić jakieś emocje. Emocje śmiechu, emocje wzruszenia. Emocje, których na co dzień nie mamy. W tym zabieganiu codziennym, szukaniu chleba i unikaniu tego wszystkiego, co nas bombarduje z zewnątrz. No, żyjemy w bardzo dziwnych czasach, tak nazwijmy to sobie eufeministycznie, że warto czasami się zatrzymać i zadać sobie takie fundamentalne pytania. Kim jestem? Dokąd idę? Po co żyję? Co jest moim szczęściem? Moim, nie wszystkich, tylko moim szczęściem. Czy to są te same szczęścia, czy inne? Teatr jest właśnie takim znakomitym miejscem, żeby takie pytania sobie zadać i potem ewentualnie poszukać na nie odpowiedzi już w samotności w domu. Cała scenografia jest bardzo służebna w stosunku do tekstu. Nie chciałam przegadywać, nie chciałam odwracać uwagi od tego, co Don Quixote mówi. Don Quixote wygłasza ze sceny bardzo wiele ciekawych zdań. Wiele ciekawych fraz pada z jego ust i warto się na tym skupić. Ta magia teatru i magia scenografii zawarta jest właściwie w takich drobiazgach, w kolorze, w takich subtelnościach. Można pięścią, można z kolana, ten tu przekrywa.
stylizowane na kostiumy z epoki. Starałam się pomóc widzowi, aby mógł się znaleźć właśnie w Hiszpanii w XVII wieku, żeby troszeczkę tą taką nutą nostalgii zawiało, jeśli chodzi o Don Quixota. Natomiast no, jest to jednak spektakl, który jest tu i teraz, w związku z czym myślę, że odpowiedzi na nasze pytania, po co komu Don Quixot i czy warto, dotyczą nas, bezpośrednio nas. Tak na odlew i łup z kopyta, i najpierw z buta, a potem pysk. Po twoje winy nikt cię nie pyta, powinny wiem.